Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Wakacje już za nami, więc coraz mniej czasu będziemy spędzać w plenerze, a coraz więcej w pubach. Właśnie dlatego postanowiliśmy nagrać dla Was kolejną część z zakładami barowymi. Przy okazji mamy dla Was też dwie niespodzianki. Pierwszą jest człowiek Warga, który z nami wystąpi, a o drugiej za moment opowiedzą Wam chłopaki. A no właśnie, druga z niespodzianek to nasz nowy kanał, czyli Zaminutowani, gdzie poznacie niesamowite historie, dzięki którym zabłyśniecie wśród znajomych niczym święty graal. Ale czym tak naprawdę są Zaminutowani? Zaminutowani to seria wyjątkowych ciekawostek, gdzie jak sama nazwa wskazuje, w ciągu minuty zaskoczymy Was tematami, o których nawet Wam się nie śniło. Teraz we wtorki, czwartki i soboty, punkt 18, zawsze będzie czekać na Was coś nowego. A co to oznacza? Że w te dni i o tej godzinie nie będziecie się nudzić. Nie ma co gadać, trzeba działać. Wbijacie na nasz nowy kanał. Gdzieś tutaj jest plansza, tutaj pewnie karta, no i oczywiście link w opisie. Oglądajcie, oceniajcie, zasubskrybujcie, bo wtedy będziemy wiedzieć, czy Wam się podoba, czy robić tego więcej i będziemy mieli motorek napędowy. I co? Nie zapomnijcie wciągnąć naszego odcinka do końca i tam jeszcze się przypomnimy. Trzymajcie się i miłego oglądania. Słuchajcie, za chwilę pokażę Wam genialny patent, dzięki któremu możecie zdobyć trochę funduszy, jeżeli akurat jesteście w barze. Zobaczcie, o co chodzi. Sztabuś, ty mój naiwniaczku mały. Patent jest prosty. Ja kładę 20 zł. Od ciebie bym wymagał tylko dyszki, aby się położył na moim banknocie. Dychę. Masz tam jeszcze? Gdzieś w staniku miałem. O Jezu. Jak ty jesteś okrutny. Ale jeszcze ciepło. Słuchaj, na czym to wszystko polega? Ostatnio. Za chwilkę zwinę oba banknoty. No i? Jeżeli po rozwinięciu 20 będzie u góry, no to ja zganiam całą pulę. Ale na widoku będziesz zwijał. Tak, oczywiście. Jeżeli twoja dyszka dalej będzie u góry, ty bierzesz 20. Pasuje? Dobra, ale to... Mogę chociaż, nie wiem, przytrzymać no, go? No, możesz sobie trzymać tutaj rożek, żeby nie było, że za chwilkę ci ją zwinę i ucieknę. Chociaż wiesz, że nie jestem dobry w biegu. Muszę patrzeć. No dobra. Nic nie mam. No patrzę. Na 20 też możesz położyć palca, jeżeli mi no nie dobra, wierzysz. No mam dwa, no. Ojej. To była ostatnia dycha. Podwieziesz mnie do domu? Słuchajcie, jedną tylko radę Wam sprzedam. Jeżeli już wygracie taką dyszkę, to dobrze ją spożytkować na piwko i dla kumpla, i dla siebie. Wtedy na pewno się nie obrazi. A za moment zobaczycie, na czym ta sztuczka polega. Cały patent polega na tym, aby ułożyć dyszkę na 20 tak, aby znajdowała się ona bliżej jednego z końców, po czym należy zwinąć oba banknoty do momentu, aż 20 przeskoczy przez rulon, a po rozwinięciu będzie ona już u góry. Jak widzicie, wystarczy znaleźć kilku naiwniaczków, aby uzbierać trochę grosiwa na imprezę dla całej paczki. Wypróbujcie ją sami. Tak jak sposoba, które wykonuję, tak samo w zakładach barowych preferuję jedną rzecz. Prostotę wykonania. No i właśnie pokażę Wam zaraz najprostszy zakład na świecie, który również będzie gwarantem, że wygracie tak kochane przez wszystkich piwko. Oglądajcie. Słuchajcie, do pierwszego zakładu zaprosiłem Abiego. Będzie to szczęśliwiec, który tego piwka się pozbędzie. Więc rozumiem, że przyjmujesz zakład, no bo by odcinka nie było. Musisz przyjąć. Oczywiście. Słuchajcie, tak jak mówiłem, ja nie będę tego zakładu tłumaczył, bo każda osoba człekokształtna potrafi go wykonać. Po prostu patrzcie, co robię, no i przy barze odwzorujcie te czynności. Tomeczku, spocznij sobie, bo nie chciałbym, żebyś wysypał się na plecy, bo rzecz będzie się działa na jednej nodze. No i teraz słuchaj. Temat jest bardzo prosty. Jeżeli wykonasz czynność, którą Ci powiem, polega ona na ruszaniu rękoma i nogami. Bardzo prosty temat. Wygrywasz piwko. Jeżeli zrobisz to źle, ja wygrywam piwo, nie? Założyliśmy się wcześniej, więc tylko jeszcze potwierdzenie. Przycinam, szmata nie lata, pobite gary i lecimy dalej. Więc Tomek tak. Prawą nogą kręcisz kółka zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli w prawo. Możesz trochę bardziej obszerne, żeby nasi widzowie widzieli. Czy kamerzysta widzi jego ruchy? Dobrze. A teraz prawą ręką bardzo prosta rzecz. No, kręć kółeczka. Prosiłbym Cię, abyś narysował szóstkę. To wszystko. No. Poczekaj, poczekaj. Concentration, concentration. No. Uwaga. No, ostatni raz. No, prawa. A to cały czas no, jedno piwo. Tak, to, dawaj, dawaj, to. Dawaj. I trzy piweczka strzeliło. Słuchajcie, temat mega prosty. Pewnie Stefan Wam powie, co się w mózgu dzieje, że tak się dzieje. A ja wezmę
innych pięciosposobowiczów albo tutaj ziomków z ekipy, aby wykonali ten zakład. W prawą nogą, duże kółeczka, no i szósteczka ręką. Aaaa, gówno, informatyk, no, prawa i szósteczka. Aaaa, informatyk! Dobra, i kręcisz szóstkę. Lewą? I prawą ręką szóstkę rysujesz. Czekaj. Prawo i teraz szóstka, patrz! Znak Zorro! Tak jak obiecywałem, temat niezwykle prosty, nie potrzebujecie żadnych rekwizytów, a skuteczność widzieliście przed chwilą. Spróbujcie przy kolejnym wyjściu do baru. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Człowiek Warga, który dzisiaj będzie pomagał chłopakom z 5 sposobów na cudownym chłopakom, muszę powiedzieć. Oto filmik, a właśnie taka od razu na samym początku powiem, jeżeli będzie 100 tysięcy łapek pod tym filmikiem, to będzie następny filmik. Znaczy, i tak będzie następny filmik, ale oprócz tego będzie jeszcze następny filmik. Czyż to nie wspaniałe? Będzie taki maraton filmików. A potem top 10 ciekawostek o tym maratonie filmików. Dobrze, wróćmy do meritum. Dzisiaj będziemy robili zakłady barowe, czyli rzecz bardzo popularną u chłopaków na kanale. Ten zakład barowy odmieni Wasze życia. Gwarantuję, wykonam go na Jacku Gadzinowskim, który się niczego nie spodziewa, biedaczek. I to jest tak z tym zakładem barowym. Jeżeli kogoś nie lubicie, a mówiąc wręcz kolokwialnie, ktoś Was nieźle to możecie na nim wykonać ten zakład i dzięki temu wygracie, uwaga, moje ulubione słowo, piwko! Nie będziecie musieli za nie płacić, drugie moje ulubione słowo, pieniążków! Czyż to nie wspaniałe? To coś, co widzicie tutaj, wypadło mi z krocza i ja kroków dzisiaj żadnych robić nie będę, ponieważ nie trzeba tak naprawdę tego triku, tego zakładu barowego tłumaczyć. O Jezu, czuję się trochę jak magia Y. Witaj, Jacku! Witam, to jest Jacek, na którym wykonamy ten zakład, o ile się oczywiście zgadzasz. Przyjmuję. Przyjmujesz. To jest fantastyczny człowiek, bo on jeszcze nie wie, co się stanie, jakby, a już przyjmuje, nie? Kręcił jest. No to dokładnie. Jest parę takich osób na świecie, które od razu, że tak powiem, przyjmują. Jacku, po pierwsze... Ściągaj bluzę! To jest tak, no to jest kolejny jakby etap, wiadomo, no jeżeli ktoś przyjmuje, to najpierw musi ściągnąć, prawda? O k***wa, Jacek chyba na siłce na p***ał troszeczkę. Dobra, Jacek, słuchaj, zakładamy się o to, że nie podniesiesz tego drinka rękami jak kurczak. Ale tak? Tak, tylko że jest jedna jakby trudność w tym wszystkim, że musisz te ręce wsadzić sobie tutaj. A nie, dobra, wyszło, okej, świetnie, dobra. Ręce musisz sobie wsadzić tutaj i teraz tak, i teraz stań tutaj i próbuj, złap to, znaczy poczekaj, jeszcze nie łap, jak powiem Ci 3, 2, 1 start, to chwytasz tego drinka i próbujesz go wypić, uwaga, 3, 2, 1, start! Podnieś i zacznij to pić. Dawaj, Jacek, dawaj, Jacek! Jacek, Jacek! Tak się wygrywa. Dziękuję. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że będąc w barze, pubie czy jakiejś innej miłej spelunce, mamy pod ręką kilka przedmiotów, dzięki którym możemy wykonać naprawdę zacny zakład. Zobaczcie zatem, jak wykorzystać zasady fizyki do wygrania kilku darmowych browarków. Do wykonania tego triku potrzebujecie szklankę z niewielką ilością wody, talerz, serwetkę, zapałki i gumę do rzucia. Czyli generalnie bardzo łatwo dostępne rzeczy. Mając już ten staw, możecie przedstawić zasady zakładu. Celem jest podniesienie talerza za pomocą szklanki, ale zasada jest taka, że nie możecie go przesuwać ani podnosić go niczym innym. Zanim poznacie wyjaśnienie, zobaczcie, jak wyglądały karkołomne próby wykonania tego triku przez innych. Ale bardzo interesujące jest rozwiązanie takie, że zalałeś gumy wodą. To mnie interesuje, dlaczego. Nie wiem, może jakieś to się wytwarza. A się rozpuść. Trzeba gumy. Ale nie no, powiem Ci, może złamiesz zasady, to jest ciekawe, nie? O kurwa, mistrz.
Czuję, że chłopak jest blisko. Coś jest, jesteś już. Czuję, że jestem blisko. Jesteś tak blisko? No, jest pochodnia niezła. Okej. Okay. Co się dzieje, co się dzieje? Aha. Widzimy, że buzuje, buzuje. Mówi, zaś się powietrze. Okej. Okay. Nothing! Ale so close, byłeś tak blisko, tak? Jak blisko można być czegoś, czego jesteś blisko. No dobra, czas na rozwiązanie zagadki. Najpierw kładziecie serwetkę na talerz, a potem wylewacie na nią wodę. Następnie przyklejacie gumę i wkładacie w nią zapałkę. Po odpaleniu zapałki zakrywacie ją szklanką i czekacie chwilę. Pamiętajcie, że talerz nie musi być jakiś super czysty, dlatego ten trik można wykonać praktycznie w każdym momencie. Po chwili szklanka przyjście się do talerza. I co? Warto było uczyć się za dzieciaka fizyki, co nie? Sami sprawdźcie, jak to wszystko pięknie działa, a w domu możecie przetestować, jak ciężkie przedmioty jest w stanie podnieść taka szklanka. Do mojej prezentacji potrzebuję delikwenta, a dziś napatoczył się Klamer. Siemano. A więc słuchaj Klamer, jest wyzwanie. Można łatwo zarobić stówkę. Jedyne co musisz zrobić, to stanąć pod ścianą w normalnej pozycji. Nogami do dołu tam. Dobra. Do listwy. Kumam. Do listwy. Rozumiem, no. I nie możesz ruszać stopami. Nie możesz oderwać stóp od ziemi. Dobra. Ja rzucam przed ciebie stówkę, a ty masz ją wziąć. No, jeżeli weźmiesz, jest twoja. Jeżeli przegrasz, to ja wygrywam browara. Dzisiaj wieczorem stawiasz. Zero dla mnie problemu. Super. No to dobra. No. Jeszcze tak blisko. Oryginał. Tak blisko. No to dobra, no to próbuj. Nie masz stópki. A, oczywiście możesz się ruszać na boki, nachylać, kucać. Spokojnie. Nie możesz oderwać stóp. Ale już zaczął pietrasić, że nie ma stóp. To musimy potrzymać telefon, bo mnie ciśnie w jądra. Jaki ładny. Duży. O kurde. Czekaj, dupę mam za grubą. O, i to, bo ty chodziłeś na jogę chyba, nie? Tak. To akurat może zaryzykowałem. Ty, to jest nie do zrobienia. No. Odchodzi stopa. O kurde. Dobra, już wiem. Odchodzi stopa. No i widzicie, tak w prosty sposób wygrałem browarka. Ale zaraz jeden mi nie wystarczy na noc. Jeden nie wystarczy na nockę, więc zwołam kolejnych. Papież, przyjdziesz? Słuchaj, piwko tylko piątaczek tam, to spokojnie. O. Ty, jogin, kurwa. No stopy już poszły, już. Oddawaj stówę. Jak widzieliście na dzisiejszą noc, mam już zagwarantowane 3 piwka, a dzień jeszcze się nie skończył. Spróbujcie wykorzystać ten patent sami. Przyznam szczerze, że zakład klamki nieco mnie zainspirował, bo przecież te najprostsze zakłady są najlepsze i dają najlepsze rezultaty w postaci browarka. Patrzcie na to, mam dla was równie dobry i prosty zakład. Wystarczy, że jedną rękę ustawicie tutaj w postaci okejki, a drugą skierujecie, jakbyście chcieli wskazywać, ale kciuk musi być schowany w ten sposób. I teraz na raz, dwa, trzy zmieniamy ustawienie. Tutaj musi być kciuk, a tutaj wskazywać i schowany palec być. Jeżeli trzymacie teraz tak ręce, to spróbujemy zrobić to na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No, komu się udało, a komu nie? Myślę, że większości z was nie powiodło się to zbyt dobrze i nie jest to przypadek, ponieważ zdecydowana większość wymięka przy takim zakładzie. Ale zaraz zobaczymy, jak sobie z tym zakładem poradzą chłopaki. Zobaczymy, co da się ugrać. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Figę z makiem pasterniakiem robisz? No, no, no. Raz, dwa, trzy. Error, error. Tu kciuka to wskazujące, no? Za ciebie. Tak, ale się spłuciłem. Trzy, cztery. Kurwa. Także jak widzicie, jest niezły mindfuck. No, mało kto może sobie z tym poradzić. Jeżeli ktoś z was sobie poradzi, napiszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że dzisiejsze sposoby przypadły wam do gustu. Teraz wciągnijcie sobie szybko afterki, no i oczywiście zahaczcie o nasz nowy kanał, czyli Zaminutowani. Będzie nam bardzo miło, jeżeli spojrzycie na to, co dla was tam przygotowaliśmy, no i zostawicie nam jakiegoś małego subika. Na razie!